Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Dobry wieczór, witajcie. Anna Rasiewicz-Ogała z tej strony, Operacja Styl. Dzisiejszy wieczór zaczynamy w bardzo klimatycznym stylu. Będzie aromat kawy, jedzenia, dobrego stylu życia. Ze mną są goście, Mateusz i Tomasz, witajcie. Dobry wieczór. Panowie, powiedzcie proszę, skąd przybywacie i o czym dzisiaj będziemy mówić? Jeszcze raz witam wszystkich. Jesteśmy Fusy i Okruchy. Przybyliśmy dzisiaj w troszeczkę okrojonym składzie. Niestety nie ma z nami naszych baristek Agaty i Joanny. Jesteśmy za to my, Tomek i Mateusz. Witamy serdecznie. Fusy i Okruchy, czyli lokalna kawiarnia z Ruczaju. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panowie. Skoro już powiedzieliśmy, że lokalna społeczność z Ruczaju, co wy tam robicie? Co serwujecie rano i po południu? Jeśli chodzi o potrawy, czy wszystkie rzeczy, które tam zostają przyrządzone, mamy na pewno do dyspozycji od wszelkich napojów gorących, kawy, herbaty najwyższej jakości, po oczywiście wodę, zimne napoje, soki wyciskane. Dodatkowo można u nas również zjeść. Mamy ciasta, które są również przyrządzane na miejscu. Są to ciasta, do których składniki są używane najwyższej jakości, bez glutenu, bez laktozy. Dodatkowo jeszcze mamy oczywiście śniadanka, także serdecznie zapraszamy. Na co stawiacie w swojej kawiarni? Wiesz co, no tak jak Tomasz wspomniał, tutaj nie mamy laktozy, nie używamy tak zwanych złych składników, staramy się używać tylko tych dobrych, najwyższej jakości. To jest może taki wyświechtany slogan, ale co tu dużo mówić, faktycznie tak jest. To znaczy, no dla nas od początku zawsze było ważne to, aby to, co serwujemy naszym gościom, było tym, co sami byśmy zjedli i sami byśmy wypili. Także tak to wygląda. Jesteście kawiarnią z Ruczaju, tak jak powiedzieliście. Jaka tam jest społeczność? To jest wasz wybór, czy społeczność wybrała was w tym miejscu? To znaczy, wiesz co, no jakby ja nie mieszkam już na Ruczaju, ale Tomasz mieszka, natomiast mieszkałem tam i faktycznie tak jest, że zresztą mieszkałem też na wielu osiedlach w Krakowie i po prostu brakuje takich miejsc, w których możemy przyjść spokojnie, wiesz, rozsiąść się. Jeśli są takie miejsca, to albo jest to jakaś pizzeria, gdzie mamy do czynienia z młodymi ludźmi, czasami kibicami, czy pseudokibicami, tak? No nie ma takich miejsc, na które można sobie przyjść, posiedzieć, wypić kawę na spokojnie, na luzie, więc uważamy i po prostu stworzyliśmy miejsce, w którym nie tylko można wypić pyszną kawę, czy zjeść dobre śniadanie albo ciastko, ale przede wszystkim miło spędzić czas w takiej właśnie sąsiedzkiej, lokalnej atmosferze. I co tu dużo mówić, trochę tęsknimy za tymi czasami, bo razem wychowaliśmy się na jednym osiedlu i w takich perelowskich blokach, gdzie po prostu no, nasze mamy szły do sąsiadek czy sąsiadów i mogły sobie pożyczyć cukier czy sól. No a dzisiaj to, no niestety, ale prawda jest taka, że ludzie nawet sobie, czy sąsiedzi sobie nie mówią dzień dobry, a jak wymieniają się spostrzeżeniami, to zazwyczaj to jest dlatego, że nie wiem, są jakieś kiepy pod balkonem, albo ktoś nie posprzątał po swoim psie. No więc my chcemy tworzymy społeczność wokół kawiarni na Ruczaju, wydawałoby się miejscu, gdzie mamy tak naprawdę w większości bloki i czasami się mówi o tym jako taka sypialnia. Natomiast my wierzymy w to, że jakby ludzie są tacy sami i nie tylko my, to jest za tą lokalnością, za tym tworzeniem społeczności i po prostu tworzymy takie miejsce, jakie sami byśmy chcieli, tak? Od potraw, które serwujemy, po klimat, który chyba już jest wyczuwalny. I miejmy nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy również to samo czują i będą do nas wracać po to, żeby właśnie poczuć ten klimat, żeby pobrać sobie na przykład gry planszowe, porozmawiać z innymi ludźmi, wymienić jakieś swoje spostrzeżenia. Myślę, że to jest bardzo ważne. Panowie, opowiedzcie proszę, jak tworzycie i jaki macie na to plan, żeby ta społeczność na Ruczaju Krakowskim była w takim sąsiedzkim, przyjaznym klimacie. Przede wszystkim naszym hasłem, przewodnim chyba można nazwać hasłem, jest miejsce od sąsiadów dla sąsiadów. No i właściwie tutaj zawiera się wszystko, tak? Bo mówimy i o tym, co serwujemy, ale czy jakby z czego to zostało stworzone i w jaki sposób i że na miejscu, ale też jak zostało podane i mówimy też o jakby o klimacie, czyli samym miejscu, tak? Nam od samego początku bardzo zależało, żeby tymi głównymi
odwiedzającymi byli właśnie ludzie stamtąd, sąsiedzi, żeby nie było takiej jakiejś sztucznej pompy, jak to się czasem mówi, żeby można było przyjść w klapkach, żeby można było przyjść bez make-upu we wczorajszej fryzurze, żeby można było się spotkać z koleżanką na kawę, żeby można było popracować cały dzień, podłączyć się do sieci, ładować telefon i tak dalej. Zależało nam też na tym, żeby odpowiedzieć na problemy, które jakby gdzieś tam na Ruczaju, ale też w ogóle w Krakowie mają miejsce, to znaczy przede wszystkim chodzi o smog, tak? Znaczy u nas mamy świetny oczyszczacz powietrza, jakkolwiek to brzmi, nie będziemy tutaj reklamować nazwy produktu i dzięki temu wiemy, że jakby nie tylko pracownicy mogą oddychać tym świeżym powietrzem, ale przede wszystkim właśnie odwiedzający, więc dla nas było po prostu ważne to, że można sobie przyjść, posiedzieć na luzie bez żadnej spiny, że nie trzeba robić żadnego wyjścia, czy na Kazimierz, czy na dolnych Młynów, czy na rynek, tylko po prostu można zejść na dół, trzy piętra niżej, albo blok dalej i albo pograć w planszówkę, albo napić się dobrego naparu, albo fajnej kawy alternatywnej. I to też jest po prostu dla nas ważne. Czy jaki mikroklimat chcecie stworzyć? Myślę, że mogę się z tym zgodzić w 100%. Nie dość, że czyste powietrze, to jeszcze przyjazna atmosfera i przy okazji, kto wie, może łatwiej będzie poznać sąsiada, który mieszka klatkę obok albo drzwi obok w waszej kawiarni, aniżeli tak bezpośrednio. Tak, nawiązać relacje, zresztą nie znamy szczegółów, ale podobno nawet dwie osoby się u nas spotkały i jakby zapoznały się ze sobą i dzisiaj się spotykają, być może chodzą na randki, więc to jest fajne. Wiesz co, nawet do tego stopnia chcemy być przyjaźni, chcemy budować właśnie takie miejsce, że wszystkie rośliny, które są w kawiarni, to są rośliny, które pochłaniają smog, więc wiesz, jakby poza tym większość rzeczy, które można zobaczyć w fusach, to są rzeczy stworzone przez nas, tak? Ręcznie zrobiona szafka w łazience, czy jeśli mamy rzeczy kupione, no to są na przykład przez nas pomalowane, fotele są odrestaurowane, tapicerowane też przez nas, więc to wszystko ma sens i znaczenie. Dla nas. Ogólnie cała kawiarnia powstała od podstaw przez nas, także no, były gdzieś tam, wiadomo, wentylacja czy tego typu rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sami przeskoczyć, ale w większości było to właśnie stworzone przez nas i tak chcemy też prowadzić tą kawiarnię. Że ten klimat, ten przyjazny klimat, to nie tylko właśnie powietrze, tylko my, ludzie, którzy to tworzymy, to ta cała otoczka, myślę, że to jest bardzo ważne w tym. Kiedy powstała i jak długo powstała realizacja waszej idei na tą kawiarnię? Myślę, że sięga to 4-5 lat wstecz. XIX wieku. Tak, naprawdę, bo było to dosyć długo budowane przeze mnie, gdzieś tam w głowie. Już w wieku 20 lat podjąłem pierwszą pracę w gastronomii, więc bardzo, bardzo polubiłem to, poczułem taką chemię, jeśli chodzi o do jedzenia, że tak się wyrażę. I zapytałem się, dlaczego by nie stworzyć czegoś samemu, tak? A że w wieku 25 lat musiałem odwrócić swoją kuchnię do góry nogami, bo gdzieś tam odkryłem, znaczy zrobiłem badania, gdzie wyszło niestety, że mam jakieś tam nietolerancje na gluten czy laktozę, więc to też było takim punktem zwrotnym i zacząłem budować gdzieś tam to, bo wiem, że takich ludzi też jest sporo. Wiem, że na to jest również i moda, nie oceniam nikogo, ale wiem, że ludzie też z tego typu, nie wiem, czy mogę to nazwać schorzeniami, ale przypadłościami nie mają gdzie i czego zjeść, więc to też jest taki coś dla nich, żeby mogli też wyjść i swobodnie napić się kawy, zjeść ciastko czy jakieś śniadanie. Bez żadnych problemów, tak? Dokładnie. Serwujecie nie tylko dobre, ale też takie zdrowe, prozdrowe rzeczy, dzięki którym nie tylko poczujecie zdrowe powietrze, ale też poczujecie się dobrze, tak. Klasyka, zdrowe, a smaczne. A tak serio, no to faktycznie jest coraz więcej ludzi, którzy po prostu dbają o to, co jedzą, tak? Ludzie zarabiają więcej pieniędzy, rośnie ich też jakieś takie poczucie tego, co jedzą i gdzie bywają i jakby nie jest dla nich ważne tylko to, żeby uderzyć do jakiejś sieciówki, ale właśnie żeby może dać te 2-3 złote więcej, a jednocześnie cieszyć się po prostu, no właśnie tak jak wspomniałem na samym początku, że jakby naprawdę robimy to, co byśmy robili dla siebie, tak? No a sobie czy swoim znajomym na domówce nie podamy byle czego, tak? To jakby
nie o to w tym wszystkim chodzi. No, tym bardziej, że to są wasi sąsiedzi, bo możecie ich spotkać później za kilka dni i wtedy możecie mieć taką sytuację, że mogą wam nie powiedzieć cześć. No dokładnie, w budowaniu społeczności przede wszystkim najważniejsze jest to, że my coś robimy, że jakby, że ktoś tworzy jakąś treść i ktoś ją odbiera i na nią reaguje, tak? Więc zawsze może wylać nam swoje żale na Facebooku, co się czasami też zdarzyło i bierzemy sobie te konstruktywne uwagi do serca, te inne raczej ignorujemy i wiesz, jakby rozwijamy to miejsce wspólnie, nie? To jest mega ważne, tak? Czy menu, samo menu, tak? Czy jakieś rzeczy, tak? Czy nie wiem, gry do kawiarni. To są rzeczy, rozmawiamy z ludźmi, pytamy się ich, nawet zapytaliśmy ich w ankiecie, czy mamy tutaj przyjść i jakby jedna osoba tylko powiedziała, że to nie ma sensu, ale wierzę w to, że po prostu przypadkiem jej się tam kliknęło, nie? I tak naprawdę wszyscy jednomyślnie nas teraz słuchają i cieszą się. I w tym momencie naciska delay. Tak, dokładnie. Dobra, ale jeszcze wróćmy do tego pytania, kiedy był ten punkt zwrotny, kiedy zdecydowaliście się założyć kawiarnię, bo pomysł był dużo wcześniej, a kawiarnia powstała niedawno. Pomysł był dużo wcześniej, ale tak jak mówię, szukałem, układałem sobie w głowie, jak to ma wszystko wyglądać. Nie jest to myślę proste, bo w dzisiejszych czasach nie jest tak, że otworzymy sobie lokal i po prostu on sobie działa. Ma na to wpływ wiele czynników, które są ważne i myślę, że dużo jest tutaj tych czynników, o których właśnie mówię, które mają na to wpływ. No kawiarnia w ogóle powstała niedawno, tak? Więc jakby tak naprawdę to, co najlepsze, jest dopiero przed nami, bo przyjdzie wiosna, bo będzie ciepło, bo dni będą dłuższe, więc no mimo tych kilku miesięcy widzimy, że ludzie wracają, że to się wszystko rozkręca, że przychodzą do nas sąsiedzi, że przychodzą do nas sąsiadki, że przychodzą ich dzieci, że przychodzą ich znajomi, że są zapytania o zrobienie jakiegoś eventu czy mini eventu. Nawet już mamy taką zaprzyjaźnioną chyba nauczycielkę albo lektorkę, która przychodzi ze swoją grupą, siada na przy najwyższym stoliku i raz w tygodniu po prostu odrabiają lekcje czy prowadzą te zajęcia, więc bardzo fajnie, cieszymy się z tego i patrzymy optymistycznie w przyszłość. Ludzie są zadowoleni i wracają, a to jest dla nas ten impuls do działania. To jest ta motywacja, tak, że osoby przychodzą. A co cieszy się największym powodzeniem? Przygotowaliście specjalny rodzaj menu pod względem herbaty, kawy. Jedzenie to już wiemy, że jest specjalnej selekcji. Ale jak szukaliście na przykład kawy albo herbaty? Z kawą jest to dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ no, nasza baristka ma duże doświadczenie. Cała ta historia, jak ją poznaliśmy i jak ona się tutaj znalazła, no jest to temat na dłuższą rozmowę, ale ona ma bardzo duże doświadczenie w tym i no myślę, że ona tutaj też miała to decydujące słowo na ten temat. Chcieliśmy przede wszystkim pójść w te kawy speciality, tak? Czyli tą najwyższą półkę, żeby dać znowu ludziom tą jakość. Będę się powtarzał, będę monotematyczny, ale no taki był nasz punkt przewodni, ta jakość, żeby ona była cały czas zachowana w każdym aspekcie. I właściwie jakby jedną rzecz, którą tak naprawdę przy wyborze kawy narzuciliśmy odgórnie, to, że wszystkie kawy muszą być z fair trade'u, tak? Czy znowu brzmimy tutaj jak aktywiści lewicowi, ale no prawda jest taka, że też dla nas było ważne to, żeby na wszystkich etapach produkcji tej kawy i jakby świadczenia usługi kawiarni, żeby po prostu nikt nie był wykorzystywany w tym całym procesie, więc no... Która pasja wychodzi naprzeciwko podczas prowadzenia kawiarni w waszym przypadku? Czy to będzie powiem najpierw na pewno pasja do stwarzania sobie w życiu problemów, no bo warto zwrócić uwagę, że jakby kawiarnia jest taką, czy w ogóle usługa gastronomiczna, to jest usługa, w której trzeba jakby inwestować na każdym etapie produkcji, tak? Żywy organizm. Tak, to jest żywy organizm i jakby no to nie jest księgarnia, nie urażając oczywiście, próbuję pokazać po prostu te różnice, że mamy magazyn, że robimy sobie promocje w internecie i po prostu wysyłamy paczki, tak? Tu musimy zadbać o każdy produkt, żeby zrobić ten wzorek na kawie, czy żeby to ładnie wyglądało na talerzu, żeby też uśmiechnąć się do sąsiadów, a wiadomo, że każdy z nas jest tylko człowiekiem, no więc na pewno trochę żartobliwie to trzeba mieć dużo samozaparcia, taką może nawet pasję, którą ewidentnie ma Tomasz. To jest chyba najważniejsze, jednocześnie najtrudniejsze. To jaką pasję ma Tomasz? Tomasz wywodzi się, myślę, że bardziej z tej tylnej strony, czyli od kuchni. Ja bardziej zajmuję się właśnie tworzeniem i przygotowywaniem tych potraw. Chcemy to cały czas poszerzać.
W tym tygodniu wrzuciliśmy sobie zupy, także będziemy cały czas rozszerzać i przede wszystkim pytać ludzi, czego oni oczekują od nas i czy to im smakuje, bo to jest dla nas najważniejsze i oni są dla nas najważniejsi, bo oni tworzą to miejsce. Mówicie o tym, że dużo pytacie sąsiadów i osób z okolic, czy się zgadzają, jak popierają wasze pomysły, a gdzie jest wasza selekcja pod względem robię to, nie robię tego, to nie jest w naszym guście? No przede wszystkim chodzi o to, żeby jakby nie tylko zadbać o ten zdrowy wymiar i zdrowy charakter tego wszystkiego, co nam się dzieje, ale żeby to było smaczne, tak? I to jest najważniejsze. Jeśli nie da się czegoś zrobić zdrowo i smacznie, to tego po prostu u nas nie ma. I myślę, że to jest najważniejsze kryterium. A inna sprawa, no to są po prostu rodzaje serwowanych dań. Jakby wiemy, że w pewnym kierunku nie pójdziemy, a w innym się rozwiniemy i to po prostu. No i polegamy też na swoim instynkcie, bo to jest, myślę, tak bardzo ważne. Do tej pory się sprawdzało, więc myślę, że w dalszym ciągu będziemy szli tą ścieżką, ale mimo wszystko będziemy pytać ludzi, co o tym sądzą. Bo to, że smakuje nam, nie znaczy, że będzie wszystkim smakować, tak? Dam przykład. Ja na przykład nie lubię galaretki, ale załóżmy, że masę ludzi będzie ją uwielbiało, więc dlaczego mamy jej nie wprowadzić, bo ja jej nie lubię? Wiadomo. No jest to takie, trzeba badać, myślę, cały czas ten rynek. Dużo osób w dawnych czasach w dzieciństwie jadło galaretki. U sąsiada, to może u was też to się sprawdzi. Dokładnie. Może ten trop. Może ten trop, może właśnie specjalne pozycje w menu, poczuj się jak w swoim rodzinnym domu albo w swoim rodzinnym bloku i tam takie właśnie możemy serwować dania. Jest to do pomyślenia, może menu sezonowe na wiosnę, może tak. Na pewno będziemy coś wprowadzać, tak żeby cofnąć się gdzieś tam do jakichś czasów, w których się wychowaliśmy, ale to nie będziemy zdradzać.